okręt podwodny U-461, cumujący w porcie w Peenemünde, jest okrętem podwodnym projektu 651. W ramach tego projektu Związek Radziecki w latach 1962-1968 zbudował 16 okrętów tego typu. W kodzie NATO nosiły oznaczenie Juliet. Projekt miał także niejawną nazwę kodową Kasatka. Długość jednostki to 90 metrów, szerokość zaś to 10 metrów. Napęd stanowiły dwa silniki spalinowe i dwa silniki elektryczne. Załoga liczyła 82 osoby. Prędkość jednostki w zanurzeniu to 18 węzłów. Wyporność to 3170 ton. W 1955 roku w Związku Radzieckim rozpoczęto pracę nad pociskiem manewrującym, który byłby odpowiedzią na amerykański pocisk Regulus. Efektem tych prac był pocisk P-5, który przystosowano do odpalania z przerobionych okrętów podwodnych projektu 613. Było to rozwiązanie tymczasowe i dla nowych pocisków projektowano od podstaw nowe okręty podwodne. Prace nad okrętem projektu 651 zlecono biuru konstrukcyjnemu CKB-18. Okręty tego projektu stały się największymi okrętami podwodnymi o napędzie spalinowo-elektrycznym zbudowanymi w Związku Radzieckim. Początkowo okręty projektu 651 miały być wyposażone w pociski P-5, które były przystosowane do atakowania celów naziemnych za pomocą głowic atomowych. Pociski mogły być odpalane jedynie w wynurzeniu. Zastosowanie pocisków P-5 w tej roli przestało odgrywać pierwszoplanową rolę z chwilą wprowadzenia do użycia pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych projektu 658. Od początku okręty projektu 651 miały być również przystosowane do przenoszenia nowych pocisków przeciwokrętowych P-6, przeznaczonych do atakowania okrętów nawodnych znajdujących się poza horyzontem za pomocą głowic atomowych lub konwencjonalnych. Wiązało się to z koniecznością uwzględnienia w konstrukcji okrętu podwodnego anten ich systemu kierowania. Głównym celem nowych pocisków miały być amerykańskie lotniskowce. Do wstępnego wskazywania celów wykorzystywano samoloty rozpoznawcze. W praktyce pociski strategiczne P-5 nie były na tych okrętach stosowane, a jedynie przeciwokrętowe P-6. Budowę pierwszego okrętu rozpoczęto w Zakładzie Bałtyckim w Leningradzie 16 listopada 1960 roku, a wodowano go 31 lipca 1962 roku. Wiosną 1963 roku okręt został przebazowany na daleką północ, gdzie prowadzono próby rakietowe. Został oficjalnie wcielony do służby 10 grudnia 1963 roku. Drugi okręt K-85 wszedł do służby w grudniu 1964 roku, a dalsze 14, budowane już w zakładach Krasnoje-Sormowo, weszły do służby w latach 65-68. Dwa okręty służyły we flocie Oceanu Spokojnego, a pozostałe we flocie północnej. Okręty projektu 651 zostały zastąpione przez nowsze okręty z napędem atomowym, które w przeciwieństwie do swoich poprzedników mogły wystrzeliwać pociski manewrujące w zanurzeniu. Istotną wadą jednostek typu Juliet był także sposób naprowadzania ich pocisków przeciwokrętowych P-6, w którym okręt musiał pozostawać na powierzchni do czasu uchwycenia celu przez głowicę rakiety, kiedy to operator dokonywał wyboru celu. Ostatni okręt tego typu został wycofany ze służby w 1994 roku. Odwiedzając port w Peenemünde, zdecydowanie warto poświęcić dodatkową godzinę i udać się do pobliskiej łodzi podwodnej. Radziecka łódź podwodna klasy Juliet to świetna lekcja historii. Dzięki zwiedzaniu okrętu można wyobrazić sobie, jak trudne było życie marynarzy na pokładzie statku zanurzonego w głębinach morskich. Zwiedzanie jest samodzielne i niestety brakuje szerszych opisów instalacji, jakie znajdują się na statku. W tej masie różnych urządzeń trudno czasem domyślić się ich przeznaczenia. Dobrym rozwiązaniem
byłoby zwiedzanie pokładu z przewodnikiem, który opisywałby przeznaczenie kolejnych urządzeń na statku. Bilet kosztuje 7 euro.